Dobry wieczór. Mamy 21 lipca 2023, godzina 21. Galasy na wierzbie płaczącej. Wróciłam ze spaceru. Niektórzy już mogli zauważyć, bo Beatka oznajmiła. Zbierałyśmy dzisiaj do bukietów różnego rodzaju. Kwiaty, zioła. Teraz odsłuchałam sobie, jak rozwieszałam tych zadaniowanych ludzi. Hrabiego z podciemnej gwiazdy i Teresy, Elekta, nie wiadomo przez kogo mianowanego. Ludzie nie chcą się ujawnić. Nie ma żadnych dokumentów na to, że są w ogóle wszyscy prezydentowie. Nie wiadomo, skąd się wzięli. Tutaj hrabia straszy wojną na terenie Polski. Zbyszek, nie mamy podpisanego pokoju ani z Rosją, ani z Niemcami. Dlaczego tego ludziom nie powiesz? Uczepiliście się Polski jak te łupiany. Jak te rzepy psiego ogona i tylko straszycie. Na wojnę, jeśli wyjechali, to wyjechali najemnicy, wynajęci przez Andrzeja Dudę i nierząd, który, tak jak powiedziałeś, ograbił Polaków. Już niedługo nakręcę kolejny materiał z dokumentacją. Wczoraj też miałam już SMS-y. Jakie mam dokumenty? Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Pasożytom mówimy nie. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę. Nawet tym pasożytom. Niech wam się darzy. Niech wam się darzy. Miłej niedzieli.